Bonjour, bonsoir, kochane, w nowym filmie na tym kanale. Dziś zajmiemy się Szwedami, czyli rodzajem jeansów, który niedawno wrócił do modowej łaski po latach dominacji rurek. A bardzo się cieszę, że ten właśnie fason wrócił do mody, dlatego że są to takie spodnie, powiedziałabym, na wskroś francuskie, które wróciły do Francji nieco wcześniej niż do nas, także mamy moc inspiracji z paryskich kont zajmujących się modą, właśnie z tymi jeansami. Ja tutaj sobie przejrzałam te profile i wybrałam 7 takich najpopularniejszych typów stylizacji z tymi spodniami, które dopasowuje do swojej sylwetki. Także jeśli jesteście ciekawe, co dzisiaj dla Was przygotowałam, to no come on, so, zaczynamy. No i zaczynamy właśnie od charakterystyki Szwedów, tak? Czyli jakie to są spodnie. To są spodnie z wysokim stanem, dopasowane w pasie i biodrach, z długimi i bardzo szerokimi nogawkami. Te spodnie właśnie dodają takiej modowej nonszalancji, ale można właśnie je też wystylizować w taki, bym powiedziała, kobiecy i elegancki sposób. Moje spodnie pochodzą z Kapala i są wykonane ze 100% bawełny. Będą one podlinkowane pod filmem. Wydaje mi się, że są one godne polecenia. Jest to naprawdę świetny, klasyczny model. No i teraz przechodzimy już do stylizacji. Pierwszy typ stylizacji to są Szwedy i sweter typu zapinany kardigan. Jak widzicie, ja tutaj jestem ubrana w bazę, którą tutaj do wszystkich stylizacji będę miała pod spodem, czyli mam tutaj właśnie te jeansy z Kapala Szwedy, mam jedwabny topik i wszędzie tutaj mam takie, widzicie, kozaki na słupku. We Francji bardzo są popularne, już nieraz o tym mówiłam, właśnie takie spodki z dłuższą cholewką na słupku, które się po prostu pod spodniami, pod jeansami świetnie chowają. Tutaj także takie właśnie długie kozaki mogą świetnie posłużyć. No i nie ukrywajmy, że po prostu na obcasie lepiej takie Szwedy wyglądają, tak? Kiedy dodamy obcas, to po prostu lepiej wyglądamy. Ja się tutaj rozgadwuję, tymczasem zakładam już mój kardigan. On również jest jeszcze w sprzedaży, także Wam go podlinkuję. To także jest taki świetny, wełniano-bawełniany, klasyczny model. Jak widzicie, zastosowałam tutaj taki trik na to, żeby ten kardigan uzgrabnić. Też mogłyście zauważyć, że w tej paryskiej stylizacji, która tutaj była pokazana przed tą moją stylizacją, ten kardigan był włożony do środka. No a ja wykładam na zewnątrz, dlatego że ja mam sylwetkę typu gruszki, typu gruszka. I po prostu gdybym ten kardigan sobie włożyła do środka, to by uwydatniło moje, powiedzmy, szersze biodra i nie wyglądałabym najlepiej. Także to jest też tutaj mój taki wkład, że można sobie inaczej zagospodarować tą stylizację, niż jest w takim wzorcu. Także generalnie też mam to, co ta paryżanka na pierwszym zdjęciu. Czyli mam ten kardigan, ale po prostu zaaranżowany inaczej. Bez paska, tylko wyłożony na wierzch. Tak właśnie sprytnie podwinięty przez tę zamianę guzików i też, że tak powiem, świetnie wyglądam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie dać znać w komentarzach również, czy Wam się ta stylizacja podoba, czy która z Wam się będzie podobała, tak? Bo to jest stylizacja pierwsza, a będzie ich w sumie 7. No i widzicie, jak tutaj też wszystko dowiedziałyście, dodałam dodatki, torebkę, trench, który się tutaj będzie stale przewijał. I mamy już drugą stylizację, czyli szwedy i koszule. No i jak widzicie, ta moja paryżanka też włożyła sobie koszulę do środka, ja znowu będę ją wywijać na zewnątrz i wzięłam sobie tutaj trudniejszy przykład, bo ja stale używam takiej białej wiązanej na zewnątrz koszuli, natomiast tutaj sobie, jak widzicie, wzięłam szlafrok. To jest taki bardzo piękny szlafrok wykonany z wiskozy w kwiaty, on jest bardzo wiosenny i jak widzicie, zawiązuję go na ten jedwabny topik na wierzch, po prostu tutaj w taki zgrabny supełek. I to też właśnie fajnie równoważy moje szersze biodra, że one po prostu się tak nie rzucają w oczy. No i też widzicie, no nikt by chyba nie przypuszczał, że jest to szlafrok, wygląda to właśnie jak taka kimonowa koszula.
świetnie wiosenna. Mogłam też zastosować całość, czyli ten topik, który był dołączony tutaj do zestawu ze szlafroczkiem, ale też widzicie, można ten top zamienić na po prostu biały, kremowy i też świetnie wygląda. No i tutaj też dodałam, widzicie, taką torebkę magramową, sznurkową. Paryżanki bardzo lubią te wszelkie plecione, czy też sznurkowe, czy z różnych traw. Torebki takie, byśmy powiedziały, kojarzące się właśnie, czy też czasem będące naprawdę rękodziełem. Ja w ogóle poluję na taką jedną, poluję, znaczy już no wiem, że ją kupię, ona mi się bardzo przydała się do wszystkich stylizacji. Mam kilka takich torebek, też będziecie widzieć, ale tamta będzie bardzo uniwersalna i będzie ona z boho swing, także na pewno w niedługim czasie taką torebkę u mnie zobaczycie. Ale to już nie wyprzedzajmy faktów. Możecie tutaj zobaczyć, jak ja sobie poradziłam z tą stylizacją właśnie ze szwedami koszulą. I kolejna stylizacja to są szwedy i kopertowy sweterek lub kopertowa bluzka. Ja sweterek kopertowy mam, ale pewnie on się będzie też u mnie wiele przewijał, także tutaj chciałam zrobić coś innego i wzięłam właśnie taką kopertową bluzkę. I pierwotnie była to sukienka, taka właśnie kopertowa, nazywała się, pamiętam, Modern i pochodziła ona z Laurelli. No i była wykonana z wiskozy. W ogóle wszystkie tutaj rzeczy, które ja mam na sobie, one są ze szlachetnych materiałów, czyli no jedwab, bawełna, wiskoza. I no, bo chcę też właśnie, żeby ta szafa, wiecie, była taka jakościowa paryska, żeby to, że tak powiem, nie było takie co, byle co, żeby ten profil był faktycznie taki bardzo paryski, także też właśnie nastawiony na jakość. I tutaj wracając do tej bluzeczki, no to w kapalu znajdziecie, widzicie, bardzo podobną, to jest bardzo paryska propozycja, też w paryskich sklepach można takie właśnie bluzki znaleźć, one są do wszelkich jeansów bardzo popularne we Francji i to, jak widzicie, fajnie wygląda. No a ta moja, no to tak jak mówiłam, była pierwotnie sukienka i ja ją przerobiłam właśnie na bluzkę. Tutaj też Wam pokazuję, mam bardzo piękną torebkę, taką makramowo-wiklinową, tak? Jej dno jest wiklinowe, góra jest ze sznureczka taka makramowa, pleciona i ona jest pięknie tutaj zrobiona, ma w środku taki osobny woreczek, fajny, zawiązywany, jest wyścielana, także nic tam też się nie porysuje od tej wikliny, także świetna torebka i ona w ogóle była z Nobobag. Ja ją kupiłam chyba nawet 50 zł, nie kosztowała, była na jakiś wyprzedaży, była totalnie ostatnia, także no też tutaj pasuje do tego stylu i do tej paryskiej właśnie mody, tej paryskiej koncepcji z tymi wyplatanymi rzeczami. Także tej torebce się nie mogłam oprzeć. W zeszłym roku ją nabyłam. Myślę, że no świetnie to wszystko wygląda i właśnie bardzo paryską. Także tak jak mówię, możecie tutaj zobaczyć, jak ja te paryskie właśnie trendy przekładam na swoją sylwetkę i tutaj na swoje takie możliwości. Kolejna stylizacja to są szwedy i kardygan w stylu Chanel, tak? Kardigan czy też żakiet w stylu Chanel. I teraz znowu zobaczycie moją taką przeróbkę, bo to jest kardigan Pinko, który strasznie chodził mi po głowie. Kupiłam go i on był, że tak powiem, dłuższy. I ten materiał się tak rozłaził, musiał być zapięty, a przy tej długości, kiedy był zapięty, no to jakby źle wyglądał. I ostatecznie, tak jak go teraz widzicie, to niedawno właśnie pani krawcowa mi go przerobiła. I on wygląda teraz tak, no wygląda naprawdę ładnie teraz. Także czasami po prostu przeróbki krawieckie są jakby niezbędne, żeby w danej rzeczy chodzić, żeby można było ją wykorzystywać. I widzicie, z takim kardiganikiem, no też to pięknie wygląda. W ogóle o takich kardiganach typu Chanel mam je w sumie trzy. To też chcę zrobić osobny odcinek, pokazać Wam różne stylizacje. No jak widzicie, to świetnie wygląda, także z takimi szwedami, z innym typem jeansów oczywiście też to będzie świetnie wyglądać i tak myślę właśnie odmładzająco.
No jak tutaj widzicie, wszędzie ubieram właśnie na to trench, tak, bo chcę Wam pokazać taką stylizację bardzo, no, że tak powiem, praktyczną, w sensie, że tak jak po prostu potem się wychodzi na miasto, zakłada płaszcz wiosną, wiadomo, jak to wszystko wygląda. I tutaj mam inny koszyk, taki z Boho Swing, który nazywa się Jane. No ta torebka, którą chcę sobie dokupić, będzie jeszcze lepiej tutaj wyglądała. Ta tutaj jest bardziej taka do ręki, bardziej mi się raczej kojarzy z letnimi sukienkami, natomiast ta, którą teraz chcę kupić, będzie idealnie tutaj pasowała do tego, no ale póki jej nie mam, no to tutaj ten koszyczek też, powiedzmy, no całkiem nieźle służy. I kolejna stylizacja to są szwedy i koszula z kołnierzykiem oraz sweter. I to jest taka bardzo stylizacja, bym powiedziała, taką nutą vintage, bo oczywiście można też na zwykłą koszulę ubrać sweter, ale no, bardzo podobają mi się też te właśnie stylizacje z taką nutą retro vintage, kiedy takie właśnie różne swetry są ubierane na takie koszule z bardziej zdobnym takim vintage'owym kołnierzykiem. No i ja tutaj też mam taką koszulę bawełnianą z mango, z takim zdobionym kołnierzykiem i mam też, widzicie, taki sweterek w paski, takie nietuzinkowe paski właśnie z Monari, dokładnie mogłyście to zobaczyć i tak jakby pokazywałam te paski tak dokładnie, żeby Wam właśnie pokazać, jak one tak fajnie przechodzą i jak włożymy w odpowiedni sposób, na przykład ten sweterek, na przykład tylko z przodu tutaj, no to robi nam się fajny taki tył, który też właśnie na przykład, o tak jak w moim przypadku, równoważy takie szersze biodra i sprawia, że po prostu wyglądam proporcjonalniej. Także jak widzicie, no nie wkładam całości tutaj tego swetra, tak jak tamta paryżanka na zdjęciu, do jeansów, bo po prostu mi by to nie pasowało, ale dalej mogę tak chodzić, tylko po prostu musiałam zrobić tutaj inny manewr. Dodałam też apaszkę, to też właśnie taka wisząca apaszka, nie wiązana na żadną kokardę, ona też no daje taką linię pionową, która też wydłuża, więc jak widzicie, no ja zastosowuję takie różne triki, które powodują to, że moja sylwetka wygląda na bardziej modelkową, kiedy no ja jestem gruszką, a po prostu na wielu zdjęciach po prostu wyglądam jak kolumna, tak, czyli mam tą taką sylwetkę, powiedzmy, wzorcową, taką modelkową. No i to właśnie też chcę Wam pokazać na ten film, przez ten film, że po prostu możecie czasami różnymi trikami jakieś pozornie nie do końca pasujące do Was fasony ograć. No i właśnie szwedy są dla mnie takim fasonem, że po prostu no, mam te długie nogi, tak, bo wiadomo, że dziewczyny z długimi nogami to będą zawsze w szwedach lepiej wyglądały, więc z jednej strony mam te długie nogi, no ale też właśnie mam tą figurę gruszki i muszę tutaj sobie triki jakieś stosować, żeby fajnie w tych szwedach wyglądać. Kolejne to jest szwedy i marynarskie paski, tak? Kolejna stylizacja. No i tam widzieliśmy na przykład taki sweterek z kołnierzykiem, który notabene też jest w wielu sieciówkach, teraz w Kapalu jest wykonany z bawełny. Natomiast ja takiego nie mam, ale to chodzi ogólnie po prostu o paski, może być to bluzka, może być sweterek, tak? Także no taka super paryska inspiracja. Paski oczywiście zawsze są bardzo francuskie. Jak widzicie, ja mam tutaj taki long sleeve bawełniany z Levisa, kiedyś kupiony na Zalando, w biało-czerwone paski i też znowu widzicie, on jest taki luźny, tak? Nie biorę tutaj dopasowanych rzeczy z powodu mojej figury, tylko właśnie takie właśnie luźniejsze i dzięki temu, że właśnie coś tam włożę, coś wyłożę, no to też to dobrze robi. I tutaj do tego jeszcze sobie znowu wiążę apaszkę. No na pewno dobrze dobrana kolorystycznie apaszka, ona też zawsze dodaje takiego francuskiego szyku stylizacji. Oczywiście to, wiecie, no jest tak, że nie zawsze pasuje, ale do takich właśnie jakichś prostych swetrów, takich long sleeve'ów, to no, koszul też prostych, to zdecydowanie jest fajny taki dodatek, który z powodzeniem może zastąpić jakby inną biżuterię i bardzo francusko wygląda. I widzicie, to jest takie no, maksymalnie prosta stylizacja, a mi się wydaje, że no, wygląda tak szalenie parysko.
No i też tutaj dodałam takie właśnie kolczyki w stylu klipsów, ten typ kolczyków taki imitujący, czy nawet będący prawdziwymi klipsami vintage jest w Paryżu bardzo popularny. I mam też właśnie tutaj taką torebeczkę skórzaną, która tutaj jest taka jakby trochę pleciona, taka bardzo bym powiedziała w stylu lat 70. I też ona tutaj świetnie wygląda i to bardzo parysko też wygląda. Można ją sobie włożyć na ramię, można wziąć tutaj do ręki i tak tutaj prezentuje się całość tej mojej stylizacji. I właśnie tak jak już mówiłam wcześniej, tym filmem chcę też Wam pokazać, jak można sobie troszeczkę te inspiracje zdjęciowe zmienić i dopasować do siebie i swojej sylwetki. I kolejna stylizacja to są Szwedy i marynarka. Po prostu. Marynarka zawsze do wszystkiego. No i tutaj widzicie już, to była moja właśnie plenerowa taka stylizacja z tą marynarką. To zdjęcie już na moim Instagramie było w zeszłym tygodniu pokazane. Zresztą wzbudziło spore takie zainteresowanie. Tu możecie też właśnie całe te Szwedy zobaczyć. To jak właśnie one się prezentują w połączeniu z tymi kozakami na słupku. No oczywiście, tak jak mówiłam, z kozakami na słupku, po prostu no, z kozakami, czy też wiecie, botkami, czy innymi w ogóle typami butów na obcasie, no to zawsze te Szwedy będą lepiej wyglądały. Po prostu to będzie nas tak fajnie wydłużało, wyciągało. W płaskich butach, no powiedzmy, zawsze będzie trochę gorzej taką stylizację ogarnąć. No a tutaj w ogóle ja mam taką torebkę właśnie fuksjowo-różową, mam też taką fuksjowo-różową apaszkę, a marynarkę mam taką dwurzędową, granatową, też taką pudrową kratkę, więc jak tutaj z bliska widzicie, o jeszcze kolczyki, też mają taki silny błękit w tych kryształach, no to widzicie, to tu kolorystycznie wszystko się ze sobą łączy, tak, ten granat niebieski i różowy, to się tak pięknie łączy. Wydaje mi się, że to jest takie, no też bardzo wiosenne, bym powiedziała, i też wydaje mi się, że tutaj w tej stylizacji bardzo ładnie to wyglądało, kiedy tą marynarkę zapięłam. Także to były wszystkie stylizacje, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam też coś tutaj pomogłam, doradziłam, jeśli chodzi o Szwedy, że Wam się podobało i że będziecie do mnie zaglądać również tu i na Instagramie. A więc to!